Czy była koncepcja, żeby Wisłocką zagrała więcej niż jedna aktorka? No tak, przecież to było o tym mówione. Absolutnie tak, to mówili o tym producenci, że pomysłów było mnóstwo, a bardzo długo był taki pomysł, żeby to były dwie aktorki, młodsza i starsza. No tutaj mamy retrospekcję, znaczy cały film przeprowadza nas przez chyba trzy epoki w sumie. Przez trzy okresy, Michaliny. My ją nazywamy średnia, najmłodsza i najstarsza. Którą grało się najfajniej? Oj, każda ma, znaczy to jest w przypadku grania jednej postaci i w przypadku rzeczywiście takiego szczęścia, bo to naprawdę z aktorskiego punktu widzenia ogromna frajda zagrać kogoś od 18 do 55 roku życia, to w każdym tym okresie mogę odnaleźć coś, co wspominam z sentymentem i jest mi ciężko to po prostu rozdzielić, bo to dla mnie jest jedna postać. Rozmawiałem z panią Marią, z reżyserką, mówiła, że ta koncepcja rozbiła się o to, żeby nie mącić ludziom, bo to faktycznie byłyby dwa filmy, jeżeli byłyby dwie aktorki. To znaczy jest coś na rzeczy faktycznie, że tylko chyba w przypadku Szturów Maćka i Jerzego to mogło się udać, bo rzeczywiście to podobieństwo fizyczne jest ogromne. Bo rzeczywiście widz się utożsamia z bohaterem i w momencie, kiedy go gubi, to nie jest głupi. To znaczy nie da się oszukać, że ktoś, kto jest nagle podstawiony, jest tą samą postacią, z tego to wynika. Tutaj na konferencji wspominano o czasie przygotowania, jakim mieliście państwo do tych ról. Czy faktycznie to jest coś nietypowego w polskim filmie? To jest nietypowe, bo mam trochę tych ról na koncie i rzeczywiście śmiało mogę powiedzieć, że po raz pierwszy brałam udział w tak przygotowanej produkcji. To znaczy nigdy jeszcze wcześniej, na etapie 3 miesięcy przed okresem zdjęciowym, myśmy mieli próby w charakteryzacji, w kostiumach. Oczywiście na takim etapie, na jakim to wtedy było możliwe, czasami raczkującym, ale wszystkimi możliwymi sposobami staraliśmy się po prostu próbować i jak najwięcej zdobywać informacji o postaciach, o tym, czego nam brakuje. Te próby były nagrywane, bardzo dużo improwizowaliśmy. I mam nadzieję, że to się potem przekłada na ekran. To znaczy po raz pierwszy, rzeczywiście często jest tak, że jest gdzieś scenariusz i ze sceną się mierzymy po raz pierwszy przed kamerą, a tu tak naprawdę odchodził cały ten stres, jak to zrobić, jakieś pomysły, bo myśmy to wszystko mieli dokładnie przepracowane, więc w momencie już bycia na planie można się było czysto i wyłącznie skupić tylko i wyłącznie na pracy. Nawet i to jest bardzo ważne w przypadku takiej roli jak moja, tak dużej, bo nie zawsze też moja koncentracja może być na najwyższym poziomie. Też nie jestem maszyną, a przepróbowanie tego i świadomość doskonale tego, dlaczego coś takiego mam grać, dlaczego tak, a nie inaczej, co jest wcześniej, co jest potem, też to był dla mnie taki szkielet, który był po prostu bezcenny.